Witaj, właśnie zaczynasz oglądać kolejny z odcinków vloga 10 minut na temat. Jeśli chcesz być na bieżąco, wolisz słuchać niż czytać, chcesz napisać swoją opinię, zapraszamy. Subskrybuj, komentuj. Podoba Ci się temat? Daj lajka. Dziękujemy i zapraszamy do wysłuchania. Obecnie jest ona jednym z najpopularniejszych napojów, a jej zapach o poranku pomaga nam często zacząć nowy dzień. Pomówimy sobie o kawie. Ja wybrałem dla Was 40 najciekawszych informacji, więc weźcie swoją filiżankę kawy i słuchajcie uważnie. Po pierwsze, kawa wytwarzana jest z ziaren kawowca, wiecznie zielonej rośliny, jakiej obecnie znamy 104 gatunki. Po drugie, kawa pochodzi z Etiopii i była spożywana już około 1000 lat przed naszą erą. Numer 3. Region, z jakiego pochodzi, nazywa się oczywiście kaffa. 4. Oryginalny przepis to gotowanie kawy z dodatkiem masła i soli. Numer 5. W XIII wieku arabscy kupcy przywieźli kawę do Jemenu. Numer 6. Od tamtego czasu do dzisiaj Jemen dostarcza na rynek najlepszej i najdroższej kawy. Numer 7. Kawa bardzo posmakowała Beduinom, a ci rozpowszechnili jej picie w całej Arabii. Numer 8. Z odkryciem działania nasion kawowca wiąże się pewna legenda. Podobno pasterz z Etiopii imieniem Kaldi zauważył, że jego kozy są bardzo dziwnie pobudzone. Po sprawdzeniu, co one zjadły, odkrył właśnie nasiona kawowca. Numer 9. Nazwa kawy Mokka pochodzi od nazwy portu Mokha, który znajduje się w Jemenie. To tam, gdzie jeszcze kilka lat temu piraci porywali statki dla okupu. Numer 10. Z jednego drzewa można uzyskać rocznie około pół kilograma kawy. Numer 11. Kawa arabika zawiera o połowę mniej kofeiny niż robusta. 12. Kopi luwak jest to najdroższy gatunek kawy, a powstaje on w bardzo specyficzny sposób. Wydobywa się mianowicie ziarna kawy z odchodów łuskuna palmowego. Łaskuny zjadają owoce, te najlepsze oczywiście, ale nie potrafią strawić ziarna. Rocznie zbiory wynoszą zaledwie 300 do 400 kg tej kawy. 13. Słowo kawa pochodzi od arabskiego słowa kawych. Oznacza ona siłę i wigor. 14. Drzewka arabiki dorastają do około 5 metrów, a robusty do 10 metrów wysokości. 15. Uprawy kawy zajmują około 10 milionów hektarów powierzchni. To jest mniej więcej tyle, co 1/3 powierzchni Polski. 16. Kawa jest drugim po ropie naftowej towarem handlowym świata. Wartość handlu kawą szacuje się na 100 miliardów dolarów. 17. Zielone ziarna kawy mogą być przechowywane nawet przez 10 lat. 18. Spożycie kawy zostało zabronione w Mekce w roku 1511, a w Kairze w 1532. Jednak wobec szybkiego wzrostu popularności zakaz ten wkrótce zniesiono. 19. W Europie początkowo kawa traktowana była jako nabój szatana. Dopiero kiedy papież Klemens VIII zdementował te bzdury, ludzie odważyli się masowo po nią sięgnąć. 20. Kawa w Polsce pojawiła się w XVII wieku za sprawą Turków. W tym momencie jesteśmy na półmetku dzisiejszego odcinka, więc mała przerwa od kawy i wielkie podziękowania dla wszystkich z Was, jacy dali lajka i zasubskrybowali kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie to teraz. Dla Was to tylko jedno kliknięcie, a dla mnie satysfakcja i motywacja na przyszłość. Bardzo dziękuję. A teraz wracamy do kawy. 21. Pierwsza kawiarnia w Polsce powstała w Gdańsku i początkowo pito tam kawę na wzór niemiecki. Był to słaby roztwór bez żadnych dodatków. Niby taka kawa nie smakowała, a Wam? 22.
Pierwsze europejskie kawiarnie powstały w Anglii. Najpierw w Oksfordzie otworzył w roku 1650 kawiarnię osmański Żyd Jakub. W Londynie pierwsza kawiarnia pojawiła się 2 lata później. 23. Wiecie, że pierwszą w Wiedniu kawiarnię Hof zur Bluen Flasche, czyli pod błękitną butelką, otworzył Polak. Jego nazwisko Franciszek Jerzy Kulczycki. 24. Gdy w Paryżu otwierano pierwszą kawiarnię, to był rok 1671, w Anglii istniało już ich ponad 3000. W XVII i XVIII wieku Holandia i Francja założyły pierwsze plantacje kawy w swoich koloniach. Było to na Ceylonie, w Jawie, Martynice i Gujanie Francuskiej. 26. Wiecie, że Portugalia ukradła francuskie sadzonki z Gujany, rozpoczęła własną uprawę kawy w Brazylii. 27. Największym obecnie producentem kawy jest właśnie Brazylia. Pochodzi stamtąd to trzecie ziarno kawy. 28. Pamiętacie Beethovena? Otóż Beethoven pił kawę z dokładnie odliczonej ilości 60 ziarenek. 29. Pierwszy ekspres do kawy skonstruowano we Włoszech. Był to rok 1906. 30. Przeciętny Europejczyk wypija rocznie około 160 litrów kawy, czyli średnio wypada to 4 filiżanki dziennie. 31. Największymi konsumentami kawy w Europie są Finowie. Wypijają oni rocznie około 13 kg kawy. Polacy wypadają dość blado na ich tle, wypijając zaledwie 3,5 kg kawy. 32. Wspomniałem o Oksfordzie, a teraz coś o Cambridge. Tam powstał prototyp kamery internetowej. Wiecie, do czego służył? Otóż służył studentom do obserwowania, czy kawa się już dobrze zaparzyła. 33. Kto z Was pamięta czasy PRL-u? To okres, kiedy permanentnie brakowało kawy. Więc kawa była sposobem na załatwienie absolutnie każdej sprawy. Wyobraźcie sobie, że wystarczyło mieć przy sobie paczkę kawy, aby na przykład zdobyć paszport. 34. Kofeina, która występuje w kawie, oprócz kawy występuje również w herbacie, kakao, orzeszkach coli, guaranie i mate. 35. Kawa rosnąca na terenach wyżej położonych ma silniejszy aromat. Udowodniono, że dzieje się to dlatego, że kawa rośnie tam wolniej. 36. Filiżanka espresso zawiera około 50 do 55 mg kofeiny. Wiecie, ile kofeiny zawiera herbata albo puszka coli? Otóż nieco mniej, po 45 mg. 37. Zmielona kawa łatwo przejmuje obce zapachy, dlatego należy trzymać ją szczelnie zamkniętą i najlepiej w lodówce. Nie wiem jak Wy, ale ja w lodówce kawy nie trzymam. 38. Latte art to sztuka dekorowania i upiększania rysunkami powierzchni ziaren kawy. 39. Trzy najpopularniejsze obecnie gatunki kawy to arabika, która przejęła 60% rynku, robusta, która przejęła 36% rynku, a trzecią jest Excelsa z około 1% rynku. Łącznie stanowi to 97% rynku kawy, z tym, że dwie pierwsze stanowią około 96% rynku kawy. 40. Kawa jest zdrowa i zmniejsza ryzyko wielu chorób. Jak udowodniono naukowo, zmniejsza ona ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i choroby serca. Także na zdrowie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że te wiadomości były dla Was ciekawe.
Mam nadzieję również, że spotkamy się w następnym odcinku, a abyście tego nie przegapili, zachęcam wszystkich do tego, aby zasubskrybować ten kanał. Oczywiście wszystkie lajki bardzo mile widziane. Dziękuję za wysłuchanie.